To inauguracja Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatru Bagatela. To czwarta odsłona tego festiwalu. Tym razem bohaterką jest pani Ewelina Starejki. Teatr Bagatela, który pojawił się tutaj, jesteśmy, on się pojawił bardzo szybko, prawda? Ja zrobiłam tutaj zastępstwo za Olę Godlewską w farsie Bez seksu proszę. I za chwileczkę później dyrektor mi zaproponował również zastępstwo też za Olę w Trzech Siostrach jako Natasza. No i później już pokazał papier i mówi, podpisujesz, zostajesz. Ale ja nie, ty tutaj zostajesz, koniec, kropka. I od tego momentu dyplomu w Szkole Teatralnej i Teatru Bagatela zaczęła się lawina właściwie, różnorodności. I to tak trwa do tej pory. Teatr, telewizja, film, Teatr Polskiego Radia. Niezwykła różnorodność gatunków, form, wszystiego, z czego pani mogła się spotkać. Tej różnorodności szukam, no bo tylko wtedy człowiek się rozwija, zwłaszcza w tym zawodzie. Ale myślę w ogóle, no, jeżeli się szuka różnych rzeczy, sprawdza się różne, nie wiem, odkrywa się różne pasje, co nas interesuje, to nas wtedy jakoś rozwija i to jest chyba takie radosne wtedy przeżywanie tego życia. Pani się nie da zaszufladkować. Do tej pory się nie udało. No nie wiem, chyba nie, aczkolwiek rzeczywiście jak pada jakieś tam hasło femme fatale albo właśnie zły charakter, albo jakaś tam może bardziej jakaś tam wycofana czy zamykana dziewczyna, no to no, że Ewelina to zagra. Jakoś mi to przychodzi, no nie mówię, że jakoś super łatwo, ale jakoś jest mi łatwiej korzystać z takich przestrzeni niż takich właśnie lirycznych, delikatnych, naiwnych, spokojnych. Ale komedie, farsy to też to, co pani lubi, prawda? Przed bardzo, widzieliśmy. Bardzo. Zresztą w ogóle się chyba dobrze czuję w takich charakterystycznych rzeczach, takich, które mają charakterne jakieś postaci, czy przerysowane bardziej w tą stronę, czy w tą, ale lubię taką mocniejszą kreskę. Pani Ewelina, z tego co wiem, przyjeżdża do teatru rowerem, na szpilkach. To prawda? Tak, prawda. Po pierwsze, kobieta powinna zawsze ładnie wyglądać, a w szpilkach kobieta zawsze ładnie wygląda. A po drugie, były też takie sytuacje, że na przykład były castingi tutaj w Krakowie, w różnych agencjach i tam trzeba było na przykład właśnie zaprezentować się w szpilkach, w jakimś tam garsonce, więc często nie ma czasu, żeby coś przebrać, więc po prostu najszybciej w szpilkach z castingu na próbę do teatru albo odwrotnie, więc w szpilkach, ale tutaj dużo osób jeździ u nas na rowerze. Więc... Często ten rower w Krakowie? No dzisiaj nawet dzisiaj na rowerze? Tak. No, bardzo ciepło, super pogoda. Drodzy Państwo, rozpoczął się Festiwal Sztuki Aktorskiej Teatru Bagatela. Pani Ewelina Starejki, z którą miałam wielką przyjemność rozmawiać dla Państwa, jest bohaterką tego festiwalu. Kolejne spektakle 12, 15, 22 i 24 stycznia wówczas będzie można zobaczyć inne twarze niż ta dzisiejsza pani Eweliny Starejki. Serdecznie dziękuję. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo.